Cześć, to Maciek z firmy Mavkar, a przed Państwem kolejny Hyundai X35, oczywiście w moim takim najbardziej polecanym silniku, czyli dwulitrowym dieslu. Silniku, który spokojnie wystarczy do dosyć dużego SUV-a. Jeżeli ktoś chciałby zapakować całą rodzinę i jechać na urlop, jak najbardziej to auto się nie muli i daje radę. 1.7 też jest spoko, dalej napędza auto, 1.6 chyba najmniej taki żwawy, no jeszcze z dwulitrowa benzyna, ale tam często zdarzają się skrzynie pięciobiegowe. A tutaj co o aucie, jest to rocznik 2011 z bardzo niskim przebiegiem według mnie, jak oczywiście na diesla, bo przebieg jest tylko 142 tysiące, czyli samochód przez 11 lat robił około nawet niecałych 12-13 tysięcy kilometrów. No i kolejny plus, mamy bardzo dobre wyposażenie jak na początkowe lata produkcji. Bardzo fajne, masywne alufelgi 18. Fajnie to się prezentuje. Fajny też jest ten lakier taki kawa z mlekiem, kakao. Tutaj jak widzicie pewnie też takie ślady, to jest troszeczkę wody, bo dopiero co przyjechałem z myjni. Jeszcze nie obsę, no bo mamy jesień cały czas. W pełni można powiedzieć. Przy okazji na wyposażeniu jeszcze są czujniki cofania, kamerka, pewnie jak ją tam widzicie nad F-ką, nad rejestracją, przyciemniane szyby fabrycznie, ten pakiet takiego ospoilerowania w kolorze srebrnym, czy tam zwanym pakietem chrom, klamki są w kolorze takim chromowanym, relingi oraz wódki na przeciwgielne. Przy okazji są jeszcze składane lustereczka i czujnik światła, czujnik deszczu, no i oczywiście bardzo fajna sprawa, nie wiem czy będzie widać, dach szklany, panoramiczny, uchylany, czyli bardzo fajny zestawik, bo duży aut ma po prostu ten dach, ale on nie jest uchylany. A co do stanu technicznego, opony są jak nowe z 2020 roku, spójrzcie sobie ile tu mają jeszcze bieżnika, jak nówki. To są opony Cross Climate Continentala, czyli uniwersalne. Można na nich jeździć lato, zimę. No tak to się zdarza w autach z Francji. Oni nie mają takiej mocnej zimy. Z tyłu spójrzcie, opona też jak nowa. Tarcze w porządku. Felgi z czujnikami ciśnienia. Więc to wyposażenie jest naprawdę przyzwoite. No i przy okazji ten lakier, widzicie jak on się zmienia w kamerze. Raz jest bardzo ciemny, raz jasny. Mi on bardzo odpowiada. Czy coś jeszcze mam wam dodać? Auto jest bezwypadkowe. Zmierzyłem miernikiem lakieru. Równiutki, nie poobijane. Trzeba też pamiętać, że takie auta z Francji się zdarzają. Tam są też ludzie, którzy dbają o samochody. A przeważnie SUV-y takiej dużej wielkości, jak to, są użytkowane w miasteczkach, a nie w jakimś Paryżu lub bardzo zatłoczonym starym mieście. Zatem nagrajmy książkę serwisową. Tu macie jego wpisy. Przy 25 tysiącach w 2012 roku, potem mamy 13,44, 15,72 tysiące i to z wpisu by było na tyle. Ale mam jeszcze takie potwierdzenie przeglądu francuskiego, więc o to nie musicie się martwić. No to przejdźmy sobie do wnętrza pojazdu. Zapalmy autko, żebym mógł wam pokazać licznik. Przebieg, ale niestety musimy przyciszyć. Zaczynamy sobie od lewej strony, tak jak wspominałem wam, tutaj mamy cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, no i te lustereczka tutaj jak widać są składane. Bardzo przydatna funkcja w jakichś takich mniejszych bramach czy mniejszych garażach. Tutaj mamy też taki komplet przycisków, system start-stop, wspomaganie zjeżdżenia, zniesienia i tutaj wyłączanie ESP. Tutaj zmiana, tutaj nam wskazań podróży i też tak samo pokazuje nam na liczniku średnią prędkość. No wiadomo, komputer pokładowy, nie trzeba tego opowiadać. No i tak jak w innych Hyundaiach, bardzo fajne podświetlenie, które mi się podoba, wygląda dość nowocześnie. Nie jest to taki standard, że po prostu napisane cyferki czy liczby i mamy żadnego akcentu. Tutaj ten akcent niebieski i to lekkie przejście na czerwone według mnie wygląda fajnie. Przechodzimy sobie do kierownicy. Kierownica ładna, jest użyta, wielofunkcyjna. Oczywiście jest tempomatem i możemy sobie też na niej odbierać połączenia.
Autem jeździła najwyraźniej jakaś pani, bo spójrzcie, kierownica jest ogólnie jak nowa, ale tutaj wydaje mi się, że po prostu komuś odstrzeliło od paznokcia, no bo nie sądzę, że dałoby się tak zużyć kierownicę, żeby zużyć ją tylko w jednym miejscu, więc to taki jedyny mankament na tej kierownicy. No i kolejna bardzo fajna sprawa, mało jest dość tych Hyundaiów, spróbujmy złapać sobie ostrość. No nie za bardzo chcę tutaj kamera współpracować, ale już jej się udało. Bardzo ich mało, jak wracając do tematu z nawigacją. Tutaj mamy nawigację z dużym ekranem. Jak widzicie, pokazuje ulicę, nawet pokazuje ograniczenia, więc musiał ktoś go niedawno aktualizować. Tak samo macie opis Hany Bluetooth. Inne funkcje do podłączenia. Tu nie trzeba, że tak powiem, bardzo to wnikać. Ekran jest też dotykowy, więc fajna sprawa. Dalej, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, przycisk od zapalania, podgrzewane fotele mamy przód i przy okazji tył. Tył Wam jeszcze pokażę na szybko, są z ISOFIX-em, no i tam już chyba nie sięgnę, nie zobaczycie, ale tam mamy po prostu te włączniki tutaj na boczkach od podgrzewania foteli. Dalej, został nam środek, spójrzcie jak to wygląda, naprawdę ładnie, gałka niezużyta, wygląda dobrze. Jest też kamerka. O nie, lewą ręką będzie mi ciężko wrzucić, ale sobie spójrzcie, pokazuje nam tutaj jak mamy cofać, działa. Podłokietnik też niezużyty, niewygnieciony, schowek, tu taki macie myk, jakbyście sobie chcieli włożyć kluczyk, bo dostęp jest bezkluczykowy, podbijacie po prostu z kluczykiem, dotykacie klamki i auto samoczynnie się otwiera. No i spójrzcie też, w jakim bardzo ładnym stanie jest utrzymana skóra. Nie jest nigdzie wytarta, przetarta, podrapana od paznokci. Też pokażę Wam mój fotel. Tutaj też wygląda bardzo ładnie, niedojechany. Naprawdę widać, że ktoś o ten samochód dbał. No i ostatni bajer w tym aucie. Tak jak mówiłem, szklany dach, przesuwny. Nie wspomniałem o kilku airbagach. No i tak sobie spojrzałem, jeszcze fajny bajerek. Fotochromatyczne lusterko wsteczne, które Wam tutaj, jak widzicie, pokazuje kierunek jazdy, w jakim jest auto ustawione. Więc to też tak, można powiedzieć, uznać za jakiś bajer. A to naprawdę się przydaje w nocy, gdy ktoś nam świeci po oczach. Możemy sobie to włączyć i nie będzie po prostu nam to przeszkadzało. Tyle. Chyba nic więcej nie muszę tutaj dodawać. Pamiętajcie, że jeśli spodobał Wam się filmik, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, bo możecie zawsze trafić na auto po jakimś czasie, które będziecie chcieli zakupić i po prostu pokażę Wam się w proponowanych subskrypcjach i nie będziecie musieli sobie szukać tego po internecie. Dodam Wam jeszcze, że mam takiego drugiego Hyundai'a, wrzucę go tutaj gdzieś albo na początku, albo na koniec filmu, jeżeli ktoś będzie chciał wybrać sobie tamtego. Tamten jest od pierwszego właściciela, w kolorze takim szampańskim, też przyjemny. Więc u góry gdzieś to się pojawi w filmie. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie do niego dokupić gwarancję. I przy okazji, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę je dowieźć na lawecie. Pozdrawiam, hej!